Siema, jako że nastał okres remontowy, to i my postanowiliśmy coś zmienić w tym nudnym pokoju. I zamienimy to wszystko w to. Taki jest efekt. Pierwszą rzeczą, którą odświeżymy, będzie biurko. A tak właściwie sam jego blat, który już jest grubo zdezelowany, cały podrapany, zniszczony i brudny. Więc całość sobie przeszlifujemy delikatnie papierem ściernym, no i przemalujemy na zupełnie inny kolor. Blat już przeszlifowany na 2 razy i umyty benzyną ekstrakcyjną. Całość wyszlifowaliśmy takimi kostkami ściernymi o gradacji 150. No i tak naprawdę przygotowany do malowania. Teraz będziemy go malować w taki, nie wiem, niebieski. Minęła godzinka. Pierwsza warstwa farby wyschła. No, może nie jest idealnie, ale jak położymy drugą, to się wyrówna. Kolor jest naprawdę fajny. Może się weźmiesz do roboty. Druga warstwa na blacie już schnie. Teraz kolor chyba równo pokrył. Zresztą zobaczymy dopiero, jak wyschnie. Ty, a co ty robisz z tym regałem? Opróżniam. Po co? Bo będzie malowane. Kur. Ale poważnie chcesz go malować? Tak. Na jaki kolor? Na rzepakowy. No i żono droga, jaki kolor będzie miała ta szafa? Taram, tadam. Żółte. To jest napisane rzepak. No, tak. Oczojebny wręcz. No to nie jest neonowy. Także spokojnie. Druga warstwa została właśnie położona. Moim zdaniem wygląda to fenomenalnie. Właściwie taki efekt dokładnie chciałam uzyskać, więc tym bardziej się cieszę, że udało się to zrealizować. Myślałem, że uwinę się ze wszystkim w jeden dzień, a to już jest pierwsza w nocy i dopiero skończyłem malowanie, więc zejdzie na to pewnie jeszcze jutro całe popołudnie. Wczoraj wieczorem nie chciało nam się już wszystkiego składać do kupy, więc dzisiaj moje miejsce pracy wyglądało tak. Jak widać, bez biurka też da się żyć. Szafa się akurat składa. Zaraz wstawimy. Dobra, jedziemy z szafą. Pozbędziemy się też od razu mojej ulubionej brzęczącej kratownicy. Trochę się nazbierało tych medali. Kratownicę już zdjęliśmy, meble też podsuwaliśmy i ukazała się moja piękna pajęczynka kabli. Muszę z tym zrobić porządek. To teraz kulminacyjny moment, montaż LEDów. Takie całkiem mądre LEDy, więc będzie można je sterować z telefonu albo głosowo. Trzy paski po 30 cm. Co to jest? Zasilanie. I sterownik. A ty się bawisz chowanego? Co? Czy ty się bawisz w chowanego? Nie, LEDy kleję. Mm-hmm. LEDy są podłączone, więc teraz konfiguracja mądrych LEDów. Banalnie proste, w aplikacji DOM klikamy dodaj akcesorium i skanujemy kodzik z urządzenia. Cyk, wykryło
Flex CE, dodajemy sobie. I połączone. Chwilkę to trwało, ale LEDy się już zainstalowały, więc można sterować z tabletu, telefonu, a nawet zegarka. I powiedzmy, to jest takie podstawowe włącz-wyłącz, ale możemy też sterować płynnie jasnością, no i barwami. Można wybrać dowolną możliwą barwę, albo skorzystać, albo sobie poustawiać jakieś kolorystyczne presety, jak kto lubi. No i z racji tego, że też jest to w pełni kompatybilne z Apple'owym HomeKitem, możemy ustawiać automatyzację i wszelakie sceny, czyli nie wiem, gaszenie, zapalanie na pobudkę, wykrywanie wejścia do domu, czy symulowanie ruchu w domu. Trochę tu pusto, brakuje monitora. Zaraz powieszę monitor, ale do niego też mam zestaw LEDów, tylko troszkę inny. Zresztą zobaczycie. No już taki zwykły, prosty zestaw LEDów, po prostu zasilany z USB. Ten monitor ma USB, więc będą się odpalały razem z monitorem. Sterowane są z pilota, ale to i tak ustawimy pewnie jeden kolor, który będzie startował razem z monitorem. Efekt jest naprawdę przyjemny. Na wideo te LEDy wyglądają trochę ostro. W rzeczywistości one są dużo delikatniejsze. Dają bardzo fajne ambientowe światło. LEDy, które zamontowaliśmy za biurkiem, są kompatybilne z HomeKitem, więc tak jak mówiłem, można nimi sterować z telefonu, tabletu i zegarka. Sterowanie na zegarku jest troszkę inne niż na tablecie i na telefonie. Jest delikatnie okrojone, mamy po prostu funkcję włącz-wyłącz. Działa to z lekkim opóźnieniem, bo zegarek komunikuje się tak naprawdę najpierw z telefonem. Mamy jeszcze możliwość regulacji jasności. I tutaj jest najmocniej okrojone, bo możemy skorzystać tylko z 6 predefiniowanych barw. Z kolei na telefonie możemy, czy tablecie możemy korzystać z całej palety RGB i też z tych predefiniowanych kolorów, które sami definiujemy. No ale jakby nie patrzeć, to też jest bardzo fajna opcja. Jest także możliwość sterowania oświetleniem poprzez Siri, nieważne czy to z tabletu, z zegarka czy telefonu. Turn on light in office. Ma to lekkie opóźnienie, ale jak widzicie, działa. Tego się nie spodziewałem, ale Siri daje nam też możliwość zmiany koloru głosowo. Please change color to blue in office. Działa też tak samo możliwość ściemniania czy rozjaśniania światła. Please dim light in office. Naprawdę fajny bajer. Tego się nie spodziewałem. No niby nie było to jakoś specjalnie dużo pracy, no ale 2 dni nam na to zeszły. Malowanie, montowanie, spasowanie wszystkiego, no i posprzątanie. No i czas poszedł.